Hi guys! W naszym kanale idzie przed was z pierwszym odcinkiem, z kolejnym odcinkiem w serii Back to School. Niestety jest powrót do szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego. I co, tu jest moja siostra. I właśnie zrobiliśmy sobie zdjęcia, bo dzisiaj nagrywałam sobie cover I'm od Ive, więc po prostu stwierdziłam, że jeszcze zrobiłam sobie zdjęcia. Jest dzisiaj trzeci, czyli jutro czwarty. I no niestety rozpoczęcie roku szkolnego. Powiem wam, że mimo tego, że to rozpoczęcie nie jest pierwszego, a jest czwartego, to i tak powiem wam, że jakoś mi tak mega szybko zaczęły te wakacje od połowy jakoś sierpnia. Jakoś w sierpniu mi tak mega szybko zaczęły wakacje, no nie wiem o co chodzi. No i co, powiem wam, że jutro mam rozpoczęcie na 8:50, więc niestety muszę jechać autobusem po 6:00, jakoś przed 7:00, nie wiem, 6:40, nie wiem, już zapomniałam, który mam autobus, jakby, no wiecie, ja już jestem odklejona. Ale mam nadzieję, że teraz rozpoczęcie się skończy szybko, bo mam po 9:00 coś, 9:40 autobus, więc mam nadzieję, że to się szybko skończy, bo bym chciała być w domu wcześniej. Dobra, a więc w szkole jest 7:47, a rozpoczęcie na 8:30. Więc sobie trochę poczekam. Ale za chwilę będę moją psiapsi. Więc no. Dobra guys, co my myślimy o tym kadrze? Czy jest git? Ale no, usiadłam tutaj, bo jest po prostu dobre światło. Wróciłam, jest godzina, która jest godzina 11:54. Bym wróciła wcześniej, ale byłam przez moją mamą w Biedronce, więc trochę to zajęło. W ogóle, mój wygląd. Ja prostowałam dzisiaj włosy. Jakby co to ma być? Jakby bez komentarza. Ja nie wiem o co chodzi, ale ja w szkole zawsze jakoś wyglądam dziwnie. Wiecie, ja nie stroję się do szkoły za bardzo, bo po co? Ale nie, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart i tak się przed chwilą troszeczkę ogarnęłam przed wyłączeniem tego telefonu nagrywania i w ogóle wyłączenie roku szkolnego. A więc miałam na 8:30 i co, to trwało, nie wiem, 10-15 minut, nawet nie. No i w sumie była tylko sprawdzona obecność i jeszcze dostaliśmy taki, wiecie, pełen pa lekcji, bo mieliśmy już na libusie, ale on też tam, wiecie, jakieś błędy tam były. Bo na przykład, nie wiem, jedna grupa miała niemiecki, a w tym samym czasie był hit, więc no wiecie, coś się nie zgadzało. Czyli już mówimy o planie lekcji, ja nie wiem co mi wzięło, bo wiecie, był to sobie już plan lekcji na libusie, więc wiedziałam, że wejdę i nie wiem dlaczego ja to zrobiłam, bo jakby dobra, to nie jest mega słaby plan lekcji, ale on też nie jest dobry. No musiała się praktycznie codziennie zwalniać. 3 z 3, 4 dni bym musiała się zwalniać 15 minut, bo ma autobus o 15:41 chyba z ronda, a do ronda mam jakoś, nie wiem, 15 minut. Mogę dojść 10, ale to trzeba tak speedrunować. I moje nogi powiedzą później nie, więc ja, wiecie, więc wolę sobie 15 minut i jest git. Czy jakbym taką plan lekcji, sądziłam, że będę mogła się przepisać do drugiej grupy, a w zasadzie to do pierwszej, bo jestem aktualnie w drugiej grupie. Tak jak to zrobiłam właśnie w poprzednim roku szkolnym. A więc w mojej klasie są 27 uczniów, osób. No, a więc to oznacza, że jedna grupa będzie miała 14, druga 15, albo jedna 13, druga 15, druga 14. Jedna 13, druga 14, okej. Okay. Oh my god, zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Sudik. Ola. Więc czytałam sobie w internecie i grupy języczne. No ogólnie jakiekolwiek grupy zaczynają się powyżej 24 uczniów, czyli czy ja mogę się przepisać, czy nie mogę się przepisać? To jest dobre pytanie. A więc już sobie zaplanowałam, że wiecie, mam godzinę wychowawczą w środę, więc już w środę bym była w drugiej, pierwszej grupie, ale no chyba jednak nie będzie. By the way, dostałam jeszcze prezent od moich przyjaciół. Proszę bardzo. No i co, dostałam prezent, a ja zapomniałam, że jest prezent dla mojej drugiej przyjaciółki, bo jakby z moją jedną przyjaciółką się składałam na prezent dla mojej drugiej przyjaciółki, bo my się jakby przyjaciółmy w trójkę. No i zapomniałam tylko wziąć, bo moja mama tak mnie posłyszała. Chciałam coś za was nagrać rano, ale no coś mi nie wyszło. No cóż, oczywiście możecie napisać w komentarzu, jak wam minęło wasze rozpoczęcie roku szkolnego. Mam nadzieję, że dobrze. U mnie, jak mówiłam, nie było się, to było takie 15, nawet nie 15 minut w sumie. Myślę sobie, że co mam wam tutaj powiedzieć, bo ten film będzie za krótki. Ale nie wiem, co mam powiedzieć. Czekajcie, o, wiem. Otóż to, mój telefon, ja nie wiem, co się z nim dzieje. Naprawdę, bo jakby wiecie, mam kartę SIM włożoną, no akurat nie mam, bo już sobie ją przełożyłam. Ale normalnie, wiecie, miałam kartę SIM i w ogóle totalnie ona mi nie działała. Przełożyłam do innego telefonu
nagle działa, więc po prostu mój telefon musi iść na gwarancję, co mi się w ogóle nie podoba, bo teraz będzie seria Back to School i jakby come on, teraz będzie seria Back to School, będzie pierwszy tydzień szkoły i jakby guys, ja nie wiem, jak to przeżyję, więc co, mam nadzieję, że tak mi był interesujący, że tutaj coś się w ogóle działo, że z tego będzie w ogóle 5 minut, w ogóle. Nie wiem, dlaczego ostatnio pojawiają się tylko filmy jakieś takie krótkie, wiecie, że to nawet nie 10 minut jest. Ja nie wiem, o co chodzi, serio, nie wiem, o co chodzi, dziwna sytuacja. No, a więc co, to by było wszystko w tym filmie. Ja oczywiście życzę wam miłego dnia, wieczoru, południa, poranka, nocy. Love you guys, bye bye.